dobry, nazywam się Hubert Patynowski. Jestem jednym z laureatów konkursu One Movie Project. Nazywam się Agnieszka Chmura. Mój scenariusz pod tytułem Przejście graniczne był jednym z dwóch, które wygrały pierwszą edycję One Movie Project. Dzięki temu projektowi doceniono mój scenariusz i mogłem wyreżyserować film pod tytułem Nie zmieniaj tematu. U nas na osiedlu panują trzy najważniejsze zasady. Pierwsza. Nigdy nie oszukiwać ziomków. Pewnie ten film by nigdy nie powstał, gdyby nie wsparcie projektu One Movie Project, że mogliśmy to zrobić razem, bo po prostu nie mam żadnego wsparcia finansowego, nie jestem z żadnej szkoły filmowej. To w zasadzie była jedyna możliwość dla mnie, żeby ten film zrealizować. Pewnie do tej pory by w innym przypadku nie powstał. To, czego się nauczyłam w praktyce dzięki One Movie Project, od scenariusza przez reżyserię po taktykę festiwalową, jest bezcennym doświadczeniem zawodowym. Kontakty, które nawiązałam, owocują nieprzerwanie do dziś. Ile kaucja? 10 koła. Trzeba go przycisnąć, niech płaci. Już nic dla mnie nie znaczysz. A jest cała masa ludzi, ja znam sporo takich ludzi, którzy chcą zrobić ten swój pierwszy film, zbierają na niego pieniądze. Często nie mają żadnego wsparcia też merytorycznego i to jest po prostu bardzo trudne. Z tym filmem udało nam się m.in. zdobyć główną nagrodę w Koszalinie i główną nagrodę w Gdyni. Popatrz jak tańczy lud, rytualny taniec. Popatrz jak idzie wschód, a tańczą dalej. Oprócz wsparcia finansowego miałem też wsparcie merytoryczne. Mogłem konsultować się z takimi ludźmi jak pan Piotr Lenar czy Ksawery Żułaski, który był moim opiekunem artystycznym. Ten projekt to był dla mnie ogromny rozwój, możliwość przeskoczenia o parę poziomów w górę. Aktualnie piszę scenariusz do pełnego metrażu. Zachęcam do wspierania tego projektu, żeby kolejni ludzie mogli robić swój pierwszy film. Przejście graniczne miało swoją premierę na krakowskim festiwalu filmowym, co już zaparło mi dech, a następnie brało udział w festiwalu Camera Image, gdzie razem z moją autorką zdjęć miałyśmy okazję debatować nad efektem naszej pracy ze światowej sławy operatorami filmowymi. Przejście graniczne objechało festiwale na prawie wszystkich kontynentach, w Europie, w Afryce, w Azji i w obydwu Amerykach, i dostało tam nagrody i wyróżnienia dla najlepszego filmu, za zdjęcia i za montaż. No i po co się wychylasz? Chcesz tu do rana siedzieć? Ja już nie wytrzymam. Wytrzymaj jeszcze trochę, no widzisz, zaraz jest nasza kolej, no i jedziemy. Ale ja już nie mogę! Nie, ojcz! Trzymam kciuki za kolejne edycje One Movie Project i z całego serca życzę debiutującym reżyserkom i reżyserom udziału w tym programie. Thank you.